Cześć, wszystkim dzisiaj na temat mocnych słów pił byłego piłkarza reprezentacji Polski na temat Roberta Lewandowskiego. Mocne, dosadne, praktycznie słowa Andrzeja Juskowiaka na temat Roberta Lewandowskiego. Jestem ciekaw, czy zgadzacie się z taką opinią Juskowiaka na temat Roberta Lewandowskiego ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Myślę, że film bardzo ciekawy, także pozostańcie do samego końca. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ostatnio Andrzej Juskowiek wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego, Mówi między innymi o tym, że od Roberta Lewandowskiego powinniśmy oczekiwać więcej, musimy od niego wymagać więcej. Ja tutaj będę cytował wypowiedź, tak, właśnie, jeśli chodzi o Juskowiaka, co on sądzi na temat Roberta Lewandowskiego to się pojawiło w artykule na sportowych faktach Marka Wawrzynowskiego. Tytuł tego artykułu brzmi w ten sposób: Liga mistrzów Andrzej Juskowiak od Roberta Lewandowskiego musimy wymagać więcej. I teraz cytuję tej wypowiedzi Juskowiaka, które są zawarte w tym artykule. Jeśli chcemy porównywać Roberta Lewandowskiego do Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, nie możemy szukać mu usprawiedliwień. Tak właśnie tutaj powiedział. Eee, właśnie powiedział po prostu Andrzej Juskowiak. Mało tego mówi w ten sposób. Nie podzielam tego poglądu. Jeśli chcemy uważać Roberta za piłkarza klasy Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, nie możemy szukać mu takich usprawiedliwień. Jeśli doszukujemy się różnych sytuacji, żeby koniecznie usprawiedliwić jego występ, to chyba coś jest nie tak. Nie można tak podchodzić do zawodnika, który zdaniem wielu polskich kibiców i ekspertów zasługuje na złotą piłkę. Tak właśnie powiedział tutaj. Andrzej Juskowiak, tak? Tutaj właśnie tak, po prostu powiedział Andrzej Juskowiak na temat, no, Roberta Lewandowskiego. No i też Ocen, tak, właśnie, chociażby po tym meczu z Barceloną, gdzie tak naprawdę Robert Lewandowski no zdobył bramkę, tak, był kluczowym zawodnikiem, ale nie odegrał po prostu pierwszych skrzypiec. Nie grał po prostu pierwszy skrzypiec w tym meczu, to on miał zdobyć Hatrika, bo jakiś po prostu dużą liczbę bramek. Chociaż trzeba powiedzieć wprost, że w tym meczu i też Messi wracał do środka pola, nie był aż tak widoczny, przecież sam fakt, że Suarez zdobył gola, No, alaba to też jakby inna sprawa, ale to był gol, gol samobójczy. Natomiast, właśnie, ta rola tych napastników w tym meczu oni schowali się, tak, dali po prostu miejsce dla innych zawodników. Jest to też charakterystyczne, częste, bo często jest tak właśnie, że na przykład Barcelona szykuje się na Roberta Lewandowskiego w tym meczu. Robert Lewandowski wtedy się cofa zostawia miejsce dla innych zawodników i ci inni zawodnicy zdobywają gola, tak? Tak samo na przykład postępował Liverpool, jest to standardowe praktycznie, no bo wtedy nikt nie spodziewa się, tak? Nikt nie kryje innego zawodnika, tylko Robert Lewandowski trzeba zaraz po prostu pokryć, Roberta Lewandowskiego pod, podwoić, potroić, a się okazuje, że przychodzi inny zawodnik, który zdobywa w międzyczasie gola. Często praktycznie o tym zapominają obrońcy, no, ale tak to właśnie wygląda. No i teraz, co mówił tutaj Juskowiak jeszcze na temat Roberta Lewandowskiego, musimy pamiętać o jednej rzeczy, jeśli Messi czy Ronaldo zagrają słabszy mecz, to nikt ich nie oszczędza. Messi zagrał katastrofalnie i każdy to mówi, a Lewandowski, okej, okay, zagrał na bardzo dobrym poziomie, tak jak wszyscy inni w drużynie. Jeśli jednak mówimy o tym, mówimy o jednym z najlepszych napastników świata, to w meczu zakończonym wynikiem 8 do 2 spodziewam się z jego strony 3-4 bramek, a przecież miał okazję choćby wtedy, gdy Ter Stegen fatalnie wybił mu piłkę pod nogę. Tymczasem Robert strzelił jedną i to w sytuacji, gdy koledzy wyraźnie go szukali. Tak powiedział tutaj Andrzej Juskowiak, czyli jednoznacznie krytykuje Jeskowiak faktycznie Roberta Lewandowskiego za ten mecz z Barceloną. Także on oczekiwałby od Roberta Lewandowskiego trzech, czterech praktycznie goli. Ale czy rzeczywiście zasłużeniem, czy też nie? No, no, Robert Lewandowski jest maszynką do zdobywania goli, można tak powiedzieć obrazowo tak no, przede wszystkim jest człowiekiem, ale. To, to też nie jest tak, że w takich kluczowych meczach, to też pokazuje, że ta drużyna cała potrafi zdobywać gola, że ta drużyna nie jest oparta tylko na temat, na, na, na barkach Roberta Lewandowskiego, tak na przykład po prostu Barcelona pokonała tutaj Napoli i to zwycięstwo wyszarpał praktycznie Messi sam w pojedynkę, tak, no to było inaczej zupełnie. No i teraz, co mówi jeszcze Józkowiak, oczywiście nie mówię, że Lewandowski zagrał źle lub dobrze, pewnie i ci, którzy krytykują i ci, którzy chwalą, mają swoje argumenty, ja oceniam to 50 na 50, musimy pamiętać, że inni za wodnicy wzięli na siebie grę, błyszczeli. Tak właśnie tutaj powiedział Andrzej Juskowiak, tak, jeśli chodzi właśnie o ten, ten występ. No my wiadomo, w Polsce tak emocjonujemy się, sam fakt tego, że Bayern Monachium zwycięża, że Robert Lewandowski na tym etapie zdobywa gola. Natomiast rzeczywiście przykładając taką miarkę, takie oczekiwania, i mamy oczekiwania, mówimy o tym, że Robert Lewandowski ma zdobyć złotą piłkę, no to tych bramek powinien mieć więcej na, na, na swoim koncie. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że nie, tak, bo... Tutaj nie zgodziłbym się do końca z tą oceną, gdyby Robert Lewandowski kompletnie nie był widoczny w tym meczu, tak? Natomiast to też jest po prostu sztuka, jeśli chodzi o napastnika, sztuka swego rodzaju właśnie schowania ego do kieszeni, że jest ten mecz, ważne jest po prostu dobro drużyny, na przykład to, co robił Perisic, on fatalne po prostu sytuacje sam na sam marnował, gdzie mógł dogrywać praktycznie piłkę do Roberta Lewandowskiego. Ja zdaję sobie sprawę, że Perisic zdobył gola, przepięknego tak naprawdę gola, ale jakby on szedł dalej po tym, tak, stwierdził on ma dobry, dobry dzień, świetnie mu ujdzie, po prostu będzie strzelał kolejne strzały na bramkę i tam były z trzy czy cztery praktycznie strzały na bramkę, które poszedł po prostu w trybuny na wiwat, co było bezsensowne, bo mógł tą piłkę dograć do Roberta Lewandowskiego, albo do innego kolegi z drużyny. Raz była taka sytuacja, gdzie praktycznie Robert Lewandowski był sam w polu karnym, mógł dogrywać mu piłkę i bankowo byłaby potem gol, bramka, natomiast tutaj właśnie Perisic wykazał się takim egoizmem, tak, bez sensu kompletnie. No, wiadomo, że zawsze po prostu raz w jednym widzie szczała a to nie oznacza, że po prostu trzeba grać egoistycznie. Mi się przypomina taka sytuacja, Sytuacja, jak było z Cristiano Ronaldo, jak on przyszedł, przyszedł do Juventusu Turyn, to Cristiano Ronaldo na początku bardzo dużo marnował sytuacji sam na sam, tak zwanych setek, tak? bo on chciał za wszelką cenę po prostu udowodnić, pokazać, że to jest Cristiano Ronaldo, przychodzi ten wielki, będzie teraz po prostu bramki, yy, bomba, strzelał i tak dalej. Często grał nawet egoistycznie i marnował te szanse, tak? Nie wiadomo, z czego to wynikało, no nie porównywałbym tu Perisicza do na przykład Cristiano Ronaldo, bo to jest zupełnie inna półka, natomiast yy, właśnie to był ten egoizm. Gdyby na przykład Perisicz nie był tak egoistycznie nastawiony w tym meczu, co też po prostu potem pokazała też decyzja Hansa Flicka, który go ściągnął z boiska, to mógłby Robert Lewandowski zdobyć też po prostu te gola, yy, tak bo Pe Peris już pewnie by asystował. No wiadomo, że ten wynik jest satysfakcjonujący, natomiast pewnie byłyby oczekiwania jeszcze większe, aczkolwiek ja uważam, że to jest swego rodzaju właśnie dojrzałość. No na przykład Robert Lewandowski swego czasu był krytykowany za ten egoizm, właśnie w Niemczech, że powinien myśleć bardziej o dobru drużyny. Wiadomo, że on chce świdrować rekordy, po prostu mieć gole na swoim koncie, ale powinien myśleć o dobru swojej drużyny, tak i powinien asystować, powinien dogrywać, nie powinien egoistycznie po prostu zagrywać. Tak na przykład Robben, tak, swego czasu jak był po prostu przecież Bayern Monachium, bardzo egoistycznie, tylko on chciał zdobywać gole, gdzie po prostu byli inni zawodnicy, mógł dogrywać te piłki. Oczywiście egoizm jest to wpisane w naturę napastnika, ale ten egoizm może być po prostu szkodliwy dla drużyny i gdyby na przykład wynik był 1 do 1 Barcelona kontra Bayern Monachium i Perisic po prostu marnował te setki z sama sam na sam, a gdzie Robert Amadowski Miał praktycznie szans, szansę 100%, to wtedy po prostu porażka idzie na barki Perisicza, bo gdyby nie jego egoista, to by wtedy po prostu mógłby dograć piłkę w takim, w takim rozkładzie. No bo tutaj jest wysoki wynik, to nikt nie ma pretensji. Ale było inaczej, też, on to trener widział tak z korością po prostu Perisicza. Czyli w ten sposób się wypowiada tutaj Andrzej Juskowek na temat Roberta Lewandowskiego. Ja myślę, mi my się wydaje, że my i tak nie musimy oczekiwać, znaczy my nie mamy przede wszystkim takiego miernika, tak, jak to się mówi, probierza, nie mamy po prostu, który mogliśmy przełożyć do Roberta Lewandowskiego, no bo z kim go porównywać, ze Zbigniewem Bońkiem, to zupełnie inne były czasy. Gdyby był taki piłkarz, do którego można byłoby porównywać Roberta Lewandowskiego, to coś innego, tak, natomiast Robert Lewandowski, no sam bombie te bramki, te rekordy jest takim rodzynkiem, jeśli chodzi o tą polską piłkę. no Można oczywiście porównywać go do innych piłkarzy, no ale to jest nieadekwatne do innych Czasów i tak dalej, tak. Gdyby był taki drugi Robert Lewandowski, na przykład bis taki typu na przykład Mbappé czy jakiś Cavani, yy, tak, no to wtedy rzeczywiście można by powiedzieć, no a na przykład Cavani miał więcej goli, a na przykład w rozgrywkach taki czy i taki. Natomiast wydaje mi się, że to był dobry mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Dobrze, że po prostu yy, on schodził z radarów, tak, bo obrońcy tutaj mieli go na yy, bardzo go po prostu pilnowali. Yy, w ten sposób ustępował miejsce do, do, do kolegom z drużyny. Natomiast przede wszystkim wpisał się na listę szelców, tak, na listę się szelców dla mnie na przykład zaskoczeniem było to, że Coutinho zdobył dwie, dwa gole, bo on naprawdę się fatalnie po prostu prezentował w poprzednich meczach, jeśli chodzi o Bundesligę. Sam fakt tego, że Bayern Monachium nie chce po prostu go wykupić, a jakby ten mecz po prostu był ważny, bo wiadomo, że po prostu poszedł z, z Barcelony na wyporuszenie i teraz jeszcze w tym meczu bombał im dwie bramki, tak? To wszystko się pozdrawiam, Zdawcie sobie, trzymajcie się, cześć!